Cześć wszystkim, z tej strony Draka i powracamy do Jak and Daxter Deprecator Legacy. Definitywnie ostatni odcinek tego zagrajmy, ponieważ tak, mamy wyzbierane wszystko dookoła świata, byliśmy w każdej lokacji, przed nami została jedynie Cytadela Goa oraz Mai, dwóch mrocznych użytkowników Mrocznego Ico, którzy chcą podbić świat, zalać go ciemnością i nie wiem, otworzyć Kingdom Hearts. I o, patrzcie, budują Precursor robota. There's no time for jokes, Dexter. Gaul and Maya kidnapped us to sap our energies to power their abominable machine. It appears they have combined the functional remains of a precursor robot with scavenged artifacts from across the land. Then they added a few diabolical additions of their own, creating the one thing capable of opening the dark eco silos. If you can free the four of us, we can use our combined powers to break the force shield surrounding the robot before they use it to destroy the world. Yep. Czyli planem od początku było zebranie wszystkich części robota prekursorów, ponieważ on może jako jedyny otworzyć silosy z mrocznym Ico. Jednak by, jako że nie udało mi się odnaleźć wszystkich części, potrzebują czterech mędrców poszczególnych Ico, by zasilić go, by pobudzić go do życia, a także żeby przejąć nad tym kontrolę i otworzyć te zasrane silosy. I tak, oczywiście oni wysysają energię z mędrców, a my mędrców mamy uwolnić, by im się nie udało. I tak, Basic Citadela to jakby do środka, to jest ostatnia lokacja w grze, totalnie. I mamy jakby próby związane z każdym kolorem Ico, z każdym z mędrców. Po środku oczywiście mamy jakby hub, z którego wybieramy sobie ścieżkę i jak generalnie wybierzemy ścieżkę, to potem mamy próbę. I to jest taki perfekcyjny test wszystkich naszych zdolności. Tak, wszystkich zdolności, które nabyliśmy przez całą grę. Teraz wiecie... No wiem Dex, wiem, spoko. Wiecie, jako że Jack sam w sobie nie rozwinął się, to tak, to jest testowanie definitywnie umiejętności gracza, a nie postaci. Oczywiście dalej obowiązuje zbieranie orbów and stuff, tutaj nic się nie zmieniło. O, niedobrze, skończyło mi się Ico. A jeszcze kawałek drogi i brama jest zasilana na Ico. Dobra. Teraz obym doleciał do bramy, nim Ico mi się skończy. Leć, Jack! Nie dolecę. Widzę, że... A, dobra, tak! Okej, na bramę nie wystarczyło, ale mamy orby. To dobra nagroda pocieszenia. O, brama... Okej, brama nie potrzebowała zasilania. Cudownie. Okej, przed nami Sage niebieskiego Ico. Albo nie, fuck logic. I'm gonna give Gaul and Maya a little payback for this embarrassment. Then we'll see about cooking up some muskrat stew. Tak, fuck logic. Myślałem, że niebieskie Ico strzeże niebieskiego mędrca. Chuj, to mędrzec żółtego Ico. Gościu ma miotacz ognia na plecach. Dobra. Dokąd prowadzi ta ścieżka zdrowia? A, do mojej śmierci oczywiście. Czemu nazywam to ścieżką zdrowia? To jest kurwa pytanie. Proszę, dalej. Błagam. O. A, proszę bardzo. Jest i nagroda. Po prostu się zabije, tak będzie szybciej. No właśnie. Dobra, i teraz bup. Okej,
Ach, te dziwne, nie wiem, zagadki. Jak naciśniemy na jakiś kolor jednokrotnie, to wszystkie płyty tego koloru spadną. Ale spoko. Problem pojawia się dopiero jak są na tym orby. Wtedy zaczyna być problem. Wiecie, jakby ułożenie na tego typu zagadce orbów na dwóch panelach tego samego koloru, to taki troszeczkę dick move bym powiedział, nie? Czemu orb się nie złapał? God damn it! O, już jestem zdenerwowany. Już jestem kurwa wkurwiony. O! Już jestem zdenerwowany. Teraz już będzie tylko droga w dół. Gwarantuję wam to. Widzicie? Oczywiście mogłem przez to przejść, tylko no bo ktoś ułożył orby na panelach tego samego koloru. Jej, that's fun! Okej, dobra. Udało się, w końcu. Dobra, próba numer 2. Próba śmierci i rozpaczy i okręcanych platform. I niedziałającej kamery w tym momencie z jakiegoś powodu. Dobra, okej. Ja się utraciłem kontrolę nad kamerą i to było dziwne. Co dalej? A, tędy dalej. Oho, znowu próba na czas, co? No myślałem, że podjedzie to troszkę bliżej, dlatego nie ruszyłem. O tak. Ile mi się zostało? O, proszę, tylko 68. O, to sejdź niebieskiego, Iko. Uf, proszę bardzo. Tak, dokładnie. Ty zrób swoje magiczne, technologiczne mambo jumbo, a my ruszamy dalej. Ten, trzeba poskakać po platformach i powpadać w dziury. Tak. Okej, tu byliśmy przed chwilą. Dobra, czas na kawałki pizzy prekursorów. Tak, ta próba głównie polega na walce z kamerą, dokładnie. To jest główne wyzwanie tego wszystkiego.
Ops. Dobra, i zaczynam. O, i się nie złapało. Dobra, teraz się złapało. Dobra, to jest tak. Tu. Tu. Dobra, złapałem jeszcze jedno. Było to poświęcenie, na które byłem gotów. Na siebie na tym checkpoint jest na miejscu. Chciałem, żeby kamera przestała się kręcić. Dobra. Czy złapałem wszystko? Chyba. I guess. To mroczne króliki! Maszyny do klonowania, czy co? Dobra, sayonara, już. Gnijcie, głupie króliki. Zabiłem waszą sztuczną matkę. Teraz nie mamy już między sobą zwady. Jap. Co dalej? Okej, więcej pizzy. Awesome. O! Czerwone iko tym razem. Czyli został nam Samus. Ten gość ma fajny design. Do you know how long I've been in here? What took you so long? What are your names? I'm Daxter. He's Jack. He's with me. Good job, Daxter. You're a real hero. You've got to stop Gaul from launching the robot. I'll use my eco power to help open the shield door. Yep, Dexter w końcu dostał swoje uznanie. Został nazwany bohaterem. Let's go climb up those platforms. Tak, tak, platformy, jasne. No, co mi tu jeszcze brakuje? Uratowanie Samusa, ostatnia mucha. I 15 jajek? 16? Coś takiego. Nie, 26, kurwa, co ja mówię. Dobra. Co teraz nas czeka? Up. O nie, 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 no pe, no pe, no pe. I po. To jest wejście, prawda? Cofnąłem się na początek, zrobiłem kółko w sensie. Tak, zrobiłem kółko. Dobra, to teraz, które cholerne platformy prowadziły do ostatniego mędrca? I tak, gra jest tak ogarnięta, że zawsze ratujecie Samusa jako ostatniego. Dobra. Czy tutaj już byłem? Się przekonamy. Tak, byłem. Wow. Okej. To ten. To inna droga w takim razie. O mój Boże. Nie, 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 nie. Dobra. Wezmę to, żeby biegać szybciej. Bo jestem niecierpliwy. Jak zwykle. Ale będę leciał w drugą stronę. Ops. Przynajmniej się tak wydaje, że gra jest tak ustawiona, żeby Samusa ratować ostatniego, tak, że tak sprecyzuję. Ach, dobra, może na przykład te jebitne platformy po środku, to one wskażą mi drogę.
Spokojnie, 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 cierpliwie. Z cierpliwością i precyzją. A, i cierpliwości, i precyzji było troszeczkę za mało. I jeszcze przez to, że skorzystałem z tego tunelu, to checkpoint się gównianie zrobił. O, super, i Jack postanowił nie podskoczyć, cudownie. I jestem coraz bardziej niecierpliwy i popełniam coraz więcej błędów. Super. Naprawdę bardzo bym chciał checkpoint koło tamtych platform. Bardzo bym chciał nie pokonywać po raz szósty tej samej trasy, tylko dlatego, że nie widzę odległości między cholernymi platformami. O, dobrze, patrzcie. Jak sobie człowiek sam obróci kamerę, to już jest ok. To był sukces, to był klucz do sukcesu. Dobra, uff. Jesteśmy spoko. Okej, dobra. Teraz ta beczka śmiechu. Ach, dobra. Czy ja mogę wejść po tych jakby uciętych platformach? Chyba muszę, prawda? O, muszę, wow. Czemu w takim razie nie zrobić tutaj po prostu stopni? To jest pytanie. Wszystkie muchy znalezione w całej grze. Nice. I niestety zgadnijcie co? Brakuje mi 6 orbów w całej grze. Ostatni power source w całej grze. O, super. You're real heroes now. I'll combine my green eco power with the other 3 sages and together we'll open the shield door surrounding the precursor robot. Yeah, yeah, that sounds like a good start. And then after you guys open that shield, what are you gonna do about the robot? Nothing, Daxter. We have to keep the shield open. It's up to you two to figure out how to destroy the robot. Oh, right. I get to help the guy that turned me into a furball destroy the only person who can turn me back! First, save the world. Then we'll try to convince Gaul to help Daxter. You're too late, sailors. Once I possess limitless dark ego, I will have the key to creation itself. This is madness! Releasing that much dark ego will destroy everything we know. Just look what it's done to you. It has given us a beauty beyond anything you could understand. Beauty? Have you two looked in the mirror lately? Just wait until we open the silos, little one. You think short and fuzzy is bad. And to think you two traveled all this way for my help. Fools! Enjoy your front row seats to the recreation of the world! Oczywiście z jakiegoś niezrozumiałego powodu robot działa. I tak, przed nami ostatnia walka, ale ja jeszcze muszę coś sprawdzić. Tak, oczywiście Daxter narzekał na to, że okej, przebyliśmy całą tą podróż tylko po to, żeby teraz zabić gościa, który
jest jedyną okazją, Daxter. O, dobrze, są tutaj, nice. Są jedyną okazją na... Jest jedyną okazją, by uratować Daxtera od jego aktualnego wyglądu. Nice, cudownie, już mamy wszystkie. Awesome. Uff. Więc tak, wesoło. Seamus powiedział, że jeśli się uda, to postanowimy oszczędzić Cola i... Gola, w sensie. I wtedy dopytać go, jak uleczyć Daxtera. Ale najpierw trzeba uratować świat przed zalaniem przez mrocznym Ico. Przed nami ostatnia walka, moi drodzy. I ukryty loading. I ponownie muzyka jest zajebista. I tak, generalnie nim przejdziemy do ostatniej walki. To jest trasa, którą pokonaliśmy, by the way. Tak, to tutaj, widzicie? Tam na dole te wszystkie rzeczy. Tam, tam gdzie w środku mojego celownika jest nasza wioska. To jest... perfekcyjne. Perfekcyjne, tyle wam mogę powiedzieć. A tutaj, by the way, oni otwierają silos, więc muszę się czegoś spieszyć. Dobra. Czas na ostatni pojedynek. Nie wiem, czemu troszeczkę nie reagują, to dziwne. Chyba nam się walka zbugowała. O, dobra. Okej, to nie powinno tak wyglądać. A teraz generalnie oni zrobią myk. A właśnie się mnie ochroni. Iko zawsze mnie ochroni. To jest zarąbiste, ponieważ nasz wróg również używa wszystkich Iko do walki, tak samo jak my. Wcześniej strzał niebieskim Iko, teraz używa zielonego, żeby ożywić potwory zymrocznego Iko. To jest super. Podoba mi się ta walka, zawsze lubiłem jej koncept. Mega fajna rzecz. Dobra. Bup. Zawsze się wyskoczyłem, prawda? Nie, dobra, jest okej. Jak widzicie, silos się otwiera. Mamy coraz mniej pola do walki. I czerwone Ico. Ach, szlak by to. Toż tu cios. Sayonara. Bardzo epicko, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba. I żółte Ico. Auć. No come on! Ile to ma życia do cholery? Ach. Dobra. O mój Boże. Próba druga. Wow!
Wow, pierwszy raz widziałem tą animację. Och, chcę przyspieszyć tą cutscenkę. Nie wiem, gdzie wtedy zderpiłem. Nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Teraz skoczę prosto w tą szparę po środku. A dobra, teraz zielone. Ops. O mój Boże, proszę, 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 strzelić, strzelić, dobra, okej. Okay. Uff. I take this one. Wow. Dobra, i teraz żółte, mam dwa życia. Naprawdę nie narzekałbym, jakby to żółte iko pojawiło się zanim wróg wystrzeli we mnie kulę ognistą. To było całkiem spoko, nie? Dobra. Dobra, okej. Tak, i teraz BUM! Nagle, w mistyczny sposób. Yep, pojawiło się White Ico z połączenia wszystkich czterech dobrych Ico. To może być jedyna rzecz zdolna uleczyć Daxtera. Aczkolwiek również może być jedyną rzeczą zdolną powstrzymać tego potwora. Boom, proszę, White Ico, motherfucker. Okej. Okay. Świat uratowany. Well, it looks like I may have been too hard on you boys. You do have what it takes to be heroes. But Daxter, now we can't change you back. Don't worry about me, baby. You know what they say. Big things come in small packages. If you know what I mean. You have an incredible talent for channeling Ico. Samos, you may have been right about this one after all. And Kira, without your help and ingenuity, none of this would have been possible. Perhaps we've found another sage now that Gaul and Maya are lost. Yes, Gaul and Maya. The Dark Ico probably destroyed them. Probably. Ah, who cares? Bring them on! We can take them again! Right, Jack? I said, right, Jack? Wow! Put it on ice, big guy! Yep, i to koniec! I tak, White Ico...
Zniszczyło robota, sprawiło, że głowa wraz z Golem oraz Mają wpadła do mrocznego Ico. Silas zatrzasnął się, niszcząc ich. I mimo tego, co Seimos powiedział, że być może przeżyli, to zginęli. To mogę wam powiedzieć na 100%. Zginęli i tyle. Tak, Sage'owie przyznali, że Jack ma niesamowity talent, jeśli chodzi o channelowanie, o przepuszczanie Ico przez swoje ciało. Nie potrafi go generować, aczkolwiek jego zdolności używania Ico są niesamowite. A także zaproponowali, by uczynić Keirę nowym Sage'em, nowym mędrcem. Skoro mędrców Dark Ico już nie ma, to mają teraz wakat w robocie. W sensie nie robocie jako robocie prekursoru, tylko że w pracy. Ponieważ to jej inteligencja i jej wynalazki doprowadziły również tą wyprawę do końca. No i oczywiście Keira i Jack chcieli mieć małe sam na sam, żeby odpowiednio poświętować to zwycięstwo, ale Daxter przerwał im i to będzie powtarzalny żart, gdzie Jack i Keira będą próbowali robić to i owo, a well, Daxter nie będzie chciał tego widzieć, ani żeby do tego doszło. W każdym razie tak. To cały Jack i Daxter, a raczej nie cały, bo jeszcze przed nami sekretne zakończenie, dosłownie powinno się odpalić zaraz po napisach, ponieważ mamy wszystko zebrane, nawet platyna mi skoczyła podczas ostatniej walki. Co mogę powiedzieć? Na mojej gra świetnie się zachowała i teraz naprawdę, w dobie, gdzie mamy wielkie, wysokobudżetowe remake'i Spyro i Crash'a jako dwóch staroszkolnych platformówek, a także reboot Ratcheta i Clanka, jeśli można to zaliczyć, to twierdzę, że Jack i Daxter dalej trzymają niesamowicie dobry poziom. Zarówno pod kątem samego platformówkowania, jak i pod kątem fabuły. I teraz tak, generalnie gra jest krótka, ponieważ dosłownie nagrałem ją jednym rzutem dzisiaj. Dzisiaj pobrałem tą grę na dysk. Dzisiaj odpaliłem ją po raz pierwszy na PlayStation 4. I dzisiaj dobiłem platyny nagrywając ją i prawdopodobnie usunę ją z dysku. Tak więc, no, to krótka gra z niewielką ilością historii i potem Jack 2 i Jack 3 dodają więcej historii, więcej charakteru oraz rozwoju postaci. Ale tutaj jak na taką małą, śmieszną grę dla dzieci z niemym protagonistą, to twierdzę, że jest bardzo dobrze. Cały czas ktoś gada w tle, to nie tak, że mamy moment ciszy na ekranie, bo albo ktoś się z nami komunikuje przez radio, albo Daxter krzyczy nam coś do ucha. Zawsze coś się dzieje. Czy intryga jest dobra? Niekoniecznie. Gol i Maja pojawiają się troszeczkę znikąd. O, jesteśmy źli, bo jesteśmy źli i tyle, ale tak jak mówię, ogólnie to jest to. Jack 1, Jack and Daxter, The Precursor Legacy, miało bodajże rating 7+, jeśli chodzi o dopasowanie do wieku. Była to gra dla bardzo młodych dzieci. A i tak twierdzę, że przeszło tutaj sporo elementów, w sensie przez dosłownie chwilę temu Daxter powiedział, że puszczając oczko do Keiry, że wiesz, pozostanę mały, ale duże rzeczy często są w małych paczkach, tak więc no, wiadomo do czego nawiązywał Daxter, prawda? I tak, wiecie, mój Boże, Mai i Kira mają kuźwa figurę klepsydry, duże cycki, krągłe tyłki, Keirze wystają kuźwa majtki, bokami spodni i tak dalej, więc jakby tak, mimo tego, że jest to gra dla dzieci, to sporo i tak tutaj przeszło oczywiście. Więc nie wiem, jako gra dla dzieci, w sensie, no nie wiem, Crash ma jeszcze mniej fabuły od tego, a i tak tamtejszą fabułą i postaciami bawię się bardzo dobrze, tak, więc tutaj jest bardzo podobnie. I tak, to są napisy końcowe, które trwają długo. Generalnie niestety technicznie ten remaster nie dociąga. Jakby dropy FPS-ów są widoczne. Kamera chyba świruje bardziej niż świrowała w oryginalnej grze, tak mi się wydaje. Nie pamiętam takich problemów z kamerą, jak miałem tutaj. Dźwięk często chrobocze w słuchawkach. Jeszcze odsłucham to na nagraniu, ponieważ muszę jeszcze zrenderować te wszystkie odcinki, pomontować je i tak dalej. Ale w moich słuchawkach strasznie chrzęszczał. Być może zobaczę, jak wy to słyszeliście, ale raczej powinniście słyszeć tak samo jak ja. Tak więc, no to nie jest fajne, że wydałem tą grę po raz kolejny. Wiecie, najpierw na PS2, potem na PS3 i potem na PS4 i jakby gra ma problemy techniczne i nikt z tym nic nie robi, to jest bardzo słabe i to mi się nie podoba. Mam wrażenie, że tekstury się dziwnie długo doczytują, co jest dziwne patrząc, że jest to gra z PlayStation 2 i ponownie może to tylko moje wspomnienia zawodzą, ale wydaje mi się, że na PlayStation 2 tekstury od razu wszystkie były na miejscu, jakby... To dziwne, nie podoba mi się to. Nie podoba mi się to, że dostajemy remaster, który jest chociażby w jednym calu słabszy od oryginału. Tego typu sytuacje nie powinny mieć miejsca. Ale dobra, ja nie wiem, dosłownie 4 części Jacka wyrwałem na promocji za jakieś chyba 30 zł, tak więc to kuźwa ile wypada na grę.
Szybka matematyka po 8 zł, plus minus, dobrze liczę? 8, 16, 24, no plus minus powiedzmy, no, dużo się nie pomyliłem. Tak więc, wiadomo, nie można, z jednej strony oczywiście nie można tej gry liczyć jako aktualną grę, ale z drugiej strony, no, wyrywacie 4 gry za 3 dychy, tak więc, no, czego się można spodziewać. Szkoda, że remaster nie prezentuje lepszego poziomu. Definitywnie Jack i Daxter zasługują na pełnoprawny remake. Nie chcę The Last of Us 2, chcę remake'u, pełnoprawnego, wysokobudżetowego remake'u Jacka i Daxtera, całej trylogii, ewentualnie chociażby jedynki. Dopisać parę rzeczy do fabuły, odświeżyć oprawę graficzną i wizualną, dać Jackowi głos, ponieważ Jack musi mieć kurwa głos, Jack ma głos w dwójce i trójce i ten głos idealnie pasuje do jego postaci i powinien mieć głos też w tej części. Mimo tego, że gra sama wyśmiewa fakt, że z jakiegoś powodu Jack nie mówił, w sensie w dwójce to wyśmiewa i w trójce, ale no ta gra zasługuje na remake, definitywnie, dobra, przyspieszamy ten szajs. Oszak, dosłownie przyspieszamy, dosłownie. A, to już koniec. Holy Yakko! What could that be? Wow! It's an ancient precursor door! It looks like it will only open if we fill all 100 holes with power cells. We're heroes, remember? We have 100 power cells. Wow! Wow, gra jest na to przygotowana! Wow, to mi kuźwa gra zaimponowała. Gra miała specjalną cutscenkę gotową na to, jeśli gracz już na końcu od razu ma wszystkie power cele. Wow. Normalnie ta cutscenka powinna przebiec troszeczkę inaczej. Ale okej, dobra, tak. Wow! What is it? It's so beautiful. Tak, i to jest tajemne zakończenie, oczywiście bardziej cliffhanger i przyczyczek w nos, aniżeli faktyczne zakończenie. W sensie, o mój Boże, to niesamowite, cóż to może być? I my gracze musieliśmy czekać na Jacka 2, żeby się tego dowiedzieć. Ale tak, co tam było za tymi drzwiami, dowiemy się w Jack 2, czy też Jack 2 Renegade. I tyle ode mnie, mam nadzieję, że dobrze się bawiliście, mam nadzieję, że nowa seria Jack and Daxter spełniła wasze oczekiwania, ponieważ dużo osób o to pytało i proszę, życzenie zostało spełnione. Tak więc dzięki wam bardzo za uwagę, trzymajcie cieplutko i do usłyszenia w kolejnych seriach na kanale. Strzeleczka!